Szper, pochodzący z czasów przed wiekami człowiek, razem z innymi przedstawicielami swojego plemienia, żył w lasach tropikalnych na równiku. Jego plemię opanowało podstawy ludzkości, takie jak szałasy, narzędzia, umiejętność rozpalania ognia czy uprawy roślin na setki lat przed innymi cywilizacjami. Szper był jednym z łowców w plemieniu. Zawsze wykonywał tą samą robotę. Polował ze swoją grupką na dzikie zwierzęta. Jednak czegoś w życiu mu brakowało. Zazdrościł wodzu swemu wujkowi władzy. Chciał być jak któryś z jego bogów. Plemię wierzyło wielu i każdy odpowiadał coś innego. Raz Szper znalazł kryształ życzeń. Dość szybko rozpoznał ten przedmiot. Jego plemię od pokoleń opowiadał sobie historię o bestii, o pętanym, który uwolnił wioskę za pomocą kryształu. Jednak przypatrzył to szaleństwem. Szper zażyczył sobie mieć moce jak jego dwaj ulubieni bogowie. Chciał mieć błyskawice, jak bóg pogody Tart, oraz kontrolę nad duszami, jak bóg śmierci Night. Szper zaznaczył jednak, że chce, by jego moce były rozpoznawalne, więc stały się ludak jego włosy. To wszystko powiedział jednym długim monologiem. Kryształ życzeń odpowiedział, zostało jedno życzenie i eksplodował energią. Will. Takie imię przybrał, gdy się ocknął. Zniewolił szybko swoje plemię i rozpoczął kształtowanie się swego świata. Chciał osiągnąć więcej, i więcej, i więcej. W końcu jednak nie dał rady. Nie potrafił w pełni wykorzystać swojej mocy, przez co został pokonany, a następnie zabity. Ludzkość cofnęła się w rozwoju, a Will spędził tysiące lat czekając na przebudzenie. Jeszcze powróciłem. Pora zakończyć tą dziecinadę. Wkrótce osiągnę swe przeznaczenie. Osiągnę najpotężniejszą moc. A wy mi się pokłonicie. Witaj. Gdzie ja jestem? Co za miejsce? Jesteśmy w twoim umyśle, a dokładniej w jego pewnej części odpowiadającej za sny. Co żeś mi zrobił? Tylko cię uwięziłem. Dzięki tobie mam twoje ciało. Już od dawna czekałem, bym mógł użyć resztek moich mocy do odzyskania kontroli. Nie. Gdyby nie twoja osoba, nigdy bym nie miał tego artefaktu. Spokojnie. Za twoją pomoc mam dla ciebie nagrodę. Zniszczę to miasto i tobie pozwolę na to patrzeć. Nic z tego. Nie uciekniesz, to kajdanki antymagiczne, a ty jesteś aresztowany za służenie w nielegalnej organizacji. Co? Nie wiem, o czym pan mówi. Jesteś Illuminati, my dobrze was znamy. Mordercy, twórcy anarchii oraz niszczyciele narodów.
To tylko kilka z waszych cech. To nieprawda. Znamy waszą historię. Nic nie wiecie. Ten Will, Skorpion i Kobra manipulują wami od wieku. To oni, ci bohaterowie, was powstrzymali. Tak ci się zdaje. Nie jestem zagrożeniem, tylko... Słuchaj, dzieciaku, oni wspierają naszą planetę. Na pewno? Co by było, gdyby przestali? Nasza cywilizacja by upadła. Dzięki temu was kontrolują. A masz na to dowody? Większe niż wy na to, że ja jestem zły. Will odzyska swoje moce. Muszę go powstrzymać, bo inaczej zniszczy miasto. Skąd, dzieciaku? Gadasz jakieś zbrednie. Jutro zabierają cię do sądu. Módl się, byś dostał lekki wyrok, a nie karę śmierci. Chciałbym wam o czymś powiedzieć. Słuchamy. Przeanalizowałem pamięć Masona. Okazuje się, że przez jakiś czas po utracie go widział niestworzone rzeczy. Jego pamięć mieszała mu się z wyobrażeniami. Tak czy inaczej, nic ciekawszego nie znalazłem. A co z ludem? Będzie widział koniec miasta. Chwila, czy ty zamierzasz zniszczyć miasto? Potrzebujemy dać znać związkowi, gdzie jesteśmy. Poza tym, chcę po prostu podbić tę planetę. I potrzebuję trochę czasu na zregenerowanie sił. Wchodzisz w to? Nie, mordowanie cywili mnie nie kręci. Och no weź, i tak większość się zmieni. Wy jedynie musicie mnie ochraniać. Odmawiam. Pamiętaj, że wciąż posiadamy mapę, którą zdobyliśmy podczas najazdu na zakon Illuminati. A jeśli dam wam informacje? Jakie informacje? Kolejne świątynie starożytnych architektów, odkryte niedawno, znane tylko przeze mnie i kilkoro moich ludzi. Okej, ale zaatakowanie miasta dziś sobie sam. I pamiętaj, ta umowa nie dotyczy ani trochę mapy. Do mapy jeszcze wrócimy. A co z nimi? Niech nam tutaj popomagają. Odejdźcie, zamierzam rozpocząć akcję. Masz dosyć mocy? Zbroja, jak się okazuje, nie jest potężna, ale wystarczająca. Szefie, nie dajemy rady tej armii. Co mamy zrobić? Nie wiem. Musi być ktoś, kto nam pomoże. Dobra, dzieciaku, co mamy robić? Uratujcie tyle, ile się da. Ja idę do fabryki odzyskać zbroję. Zakończyć to. Zrozumiano. Ale jak zaczniesz coś kombinować, to dopilnuję, by cię złapano i rozstrzelano za swe zbrodnie. Thank you.
widziałeś. Za dużo. Może nie udało mi się zdobyć tego, co szukaliśmy, bo ma to ten cholerny duet. Ale ta planeta oferuje też inne ciekawe rzeczy. Dzięki temu sokowi mózgowemu będę mógł ulepszyć armię, a przynajmniej spróbować. To już nie będą puste marionetki lub żołnierze mogące skrywać wady, tylko zaprojektowana armia stworzona do jednego celu. Totalna mikstura dosłownie dorównuje kryształowi odrodzenia, a może nawet białemu kryształowi pod tym względem. Sam mogę stać się niepokonany, ale najpierw trzeba to na kimś przetestować. Nareszcie się udało. Czyli te dane od Marcina dużo dały? Shadowman dostarczył wiele ciekawych informacji dzięki temu wypadkowi. Bomba cienia przyniosła niesamowite efekty. Nareszcie, szybka, pospolita magiczna teleportacja. Dajesz spróbować? Nieźle. Z innej beczki powiedz gangowi Ludego, by zaniósł sprzęt do furgonetki, która stoi pod szkołą. Powiem im to jak najszybciej. Intuicja mi mówi, że James przybędzie tutaj w ciągu 10 minut. Nareszcie powrót do fabryki SK. Mam nadzieję, Marcin dobrze ją pilnował. No nareszcie! Ile można czekać? Miałem mały problem. Zaraz będziesz miał kolejny. Nasze Power Duo. Przygotuj się na śmierć. Nie mogę się poddać. Nie tym razem. Kobra, pan, wezbyjesz jeszcze silniejszy. Jesteś głupi, jeśli myślisz, że ma magia pochodzi ze zbroi. Za koło ty nas masz? Wiemy, że twa magia pochodzi od zbroi. Samo, że ma niewielką moc sądów po ilu. Ale i tak bez niej możesz się zabić. Przyjmuję ryzyko. Nareszcie przybyłeś. Po co to robisz? I tak nie strzelisz, póki jestem w jego ciele. Mylisz się. Dla ochrony tego świata poświęcę wszystko. Nawet przyjaciela? Niestety, ja będę musiał. I
Naprawdę myślisz, że to coś da? Że mnie zastraszysz? Szybciej sam umrzesz. Już raz cię pokonałem! Ostatnia porażka była niedocenieniem ciebie. Zauważyłem to już w czasie walki z zakonem. Wiesz, o czym mówię. Wasza siła. Siła Illuminati jest dla was niebezpieczna. Dlatego staraliście rozbić je na wiele osób. Tak powstał wasz zakon. Gdy jedna osoba umrze, cząstka mocy, którą kontroluje, dostaje się do innych, podzielona na liczbę żywych członków. Gdy wybiłem twój zakon, dostałeś moc wszystkich zmarłych. Stąd miałeś siłę, by mnie pokonać. To nie były żadne umiejętności. Bez zbroi taka ilość magii Illuminati może cię zabić. Co zresztą wiesz? Zamknij się i walcz! Nie wiesz, jak użyć swojej magii w prawidłowy sposób. Pozwól, że ci pokażę. Ha! Jesteś unieruchomiony. Nie masz żadnych szans. Nie ma wyboru. Sorry, Mason. Wyrywa! Jeśli rzucisz to zaklęcie, nigdy nie zaznasz szczęścia. To twoja ostatnia szansa na porzucenie tej ścieżki przeznaczenia. Daj swoim przyjaciołom trochę fałszywego spokoju. Rób zawróć. Ucieknij przed cierpieniem. Wyrywanie! Cholera, co to było? Pomóż mi. Nie, to koniec naszej współpracy. Nie jesteś już taki silny jak kiedyś. Dodatkowo, pokonał cię zwykły człowiek. Jeszcze tu wrócę. Do zobaczenia, dzieciaku! Dzięki pewnemu tajemniczemu bohaterowi, zwanego nieoficjalnie Illuminati Boy lub Ostatni Illuminati, udało się uratować miasto przed złym bogiem Willem. Dzięki mocy też tego naszego bohatera, duża część miasta została już uporządkowana po zniszczeniach, które powstały w czasie walk o obronę miasta. James, chciałem ci jeszcze raz podziękować za wszystko. Spoko. Według najnowszych informacji, Ip, Illuminati Boy, nie jest tak naprawdę zły i pochodzi z zakonu, który chronił Ziemię. Ten zakon został kilka miesięcy temu zniszczony przez Willa. Chodzą też słuchy o pomocy Skorpiona i Kobry. Zresztą, Skorpion zaraz da nam przemówienie. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia za wczorajszą tragedię. Nie będziemy zaprzeczać. Ja i Kobra wspomagaliśmy często Willa. Sprawy między nami a zakonem to już prywatne interesy. Nie chodziło naszej dwójce o pozbawienie ochrony Ziemi, a o dawny spór z nimi. To nieważne, żebyście się przejmowali. Will faktycznie niszczył miasto, ale ja i Kobra staraliśmy się ociągnąć go tej misji i nie braliśmy w tym żadnego udziału. Dlatego w ramach rekompensaty wyślemy wam mega wsparcie na Ziemię. Jak uruchomimy ponownie wszystkie fabryki SK w tym obszarze. I jeszcze jedna sprawa, którą dla was zrobimy. Są osoby, które mają dość duże powiązanie z Willem. Postanowiłem, że się nimi zajmiemy. Co za imbecyl! I tak kończy się historia dwóch przyjaciół. Masona Kowalskiego Rudego, który stracił pamięć i ją odzyskał. Oraz Jamesa Poznańskiego aka Illuminati Boya, chłopaka, który odbudował swą wiarę w walkę o wyższe cele. Co by nie było, to i tak dopiero początek ich prawdziwej przygody.
Wrócę, jak tylko zbiorę resztki Związku Rudego i zmienię w Imperium. Wieść o porażce Willa szybko się rozniesie. Dobrze, ja razie stanę tutaj. Udobrucham te proste miasto i będę stąd sprawdzał świątynię architektów w pobliżu. Piluj mapy. Z tym może być problem. Napadnie na kilkaset transportów do fabryki SK, w tym ten z mapą. Armia Willa to zrobiła? Nie, jakaś nowa nieznana jednostka. Na monitoringu miejskim widać, że szukali broni i mapę zabrali przypadkowo. Trudno, kiedyś odnajdziemy tamte miejsce. A mapa bez wiedzy, co pokazuje, jest nic nie warta. Jakim cudem jestem taki słaby? Nie mam siły, by samemu wrócić. Przynajmniej na razie. Leży mi tylko na mym przeznaczeniu, kiedy się zrealizuje. Nawet będąc półmartwy.